26 grudnia po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Marcin Szewczuk, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Krapkowicach. Miał 37 lat. W krapkowickiej parafii służył od 2011 roku. 29 grudnia po południu odbyła się eksportacja jego ciała. Mszy świętej przewodniczył biskup Paweł Zdobrawa, który wygłosił również kazanie. Przy ołtarzu posługiwali ksiądz dziekan Krzysztof Korgel, proboszcz parafii w Krapkowicach ksiądz Krzysztof Ustelak oraz proboszcz parafii w Niemysłowicach ksiądz Janusz Dworzak. We mszy udział wzięła rodzina i najbliżsi księdza Szewczuka, a także jego koledzy kursowi i wielu parafian, którzy bardzo go cenili. Podczas mszy śpiewał także chór parafialny. Pogrzeb księdza Szewczuka odbył się 30 grudnia w jego rodzinnej parafii pod wezwaniem świętej Anny w Niemysłowicach. Ksiądz Marcin przegrał walkę z ciężką chorobą, z którą zmagał się od dłuższego czasu. 15 maja tego roku zmarł długoletni proboszcz krapkowickiej parafii ksiądz Edgar Loch, który tak jak ksiądz Marcin walczył z chorobą nowotworową. Ksiądz Marcin Szewczuk w krapkowickiej parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja posługiwał od 24 sierpnia 2011 roku jako wikariusz. Parafianie przyznają, że odszedł wspaniały i bardzo lubiany ksiądz. Dwa dni przed świętami, 22 grudnia, na terenie jednej z firm byłych zakładów Otmet w Krapkowicach zarządzono alarm, który postawił na nogi 7 zastępów straży pożarnej, nie licząc funkcjonariuszy policji, ich psów służbowych, pracowników sanepidu i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. A wszystko przez tajemniczą przesyłkę, która, jak podejrzewano, może stanowić zagrożenie chemiczne lub biologiczne. Nie stanowiła. W środku odkryto świńską racicę. Prowadzone przez policjantów czynności podjęto pod kątem gróźb karalnych, co stanowi przestępstwo. Świńską przesyłkę potraktowano bowiem jako spowodowanie zagrożenia dla właściciela firmy, który w obawie o swoje zdrowie i życie powiadomił policję. 8 grudnia punktualnie o godzinie 12 w krapkowickiej Galerii Centrum miała wybuchnąć bomba. Tak twierdziła kobieta, która zadzwoniła z przestrogą na numer alarmowy 997. Policjanci ewakuowali większość budynku, alarm okazał się jednak fałszywy. Nazajutrz bomberka została zatrzymana, grozi jej do 8 lat więzienia. Dzisiaj około godziny 10.50 dyżurny komendy policji w Krapkowicach telefonicznie otrzymał informację od kobiety, która powiedziała, cytuję: Michał powiedział, że o godzinie 12 w Galerii Centrum na ulicy Basztowej wybuchła bomba. Kobieta się rozłączyła. Już dzień później kryminalni zatrzymali bomberkę i usłyszała prokuratorski zarzut. Okazała się nią 28-letnia mieszkanka Krapkowic. W wyniku przeszukania znaleziono wyrzucony przez nią telefon, z którego dokonała połączenia. Jest czerwone, gumowe, ma średnicą 22 metrów i kosztowało 90 tysięcy złotych, które zapłaci wojewódzki zarząd dróg. Takie jest właśnie nowe rondo przy ulicy Żeromskiego w Krapkowicach. Na razie była już na nim jedna poważna stłuczka, ale można ją wytłumaczyć tym, że kierowcy muszą się przyzwyczaić do nowej organizacji ruchu. Budowa trwała cały tydzień, wzbudzając duże zainteresowanie i dyskusje. Co ciekawe, rondo to ma być też swoistym pilotażem, czy też testem, jak sprawdzi się ruch okrężny na głównej arterii miasta. Zarząd województwa zadeklarował bowiem reorganizację ruchu kompleksowo. Jak już pisaliśmy w tygodniku krapkowickim, koncepcja ma być gotowa do lata 2016 roku. Rozważana jest budowa kolejnych dwóch, a może nawet trzech rond w najbardziej newralgicznych miejscach. 22 grudnia w krapkowickim skateparku pojawiło się nowe urządzenie, którego zakup zapowiadany był już od kilku miesięcy. Urząd Miasta i Gminy wyremontował też nawierzchnię parku. Ma ona być teraz bardziej bezpieczna dla użytkowników. Nowym elementem jest oczywiście betonowy jumpbox. Ma on zastąpić wycofaną już jakiś czas temu zniszczoną rampę i kosztował budżet gminy 20 tysięcy złotych. Wcześniej wszystkie pozostałe urządzenia zostały wyremontowane i przestawione w nowy układ. Stradunia chce bezpiecznej 45. Przebiegająca przez wieś droga jest zdaniem mieszkańców wyjątkowo niebezpieczna. Swoje niezadowolenie z powodu będącej ciągle w powijakach budowy obwodnicy wyrazili podczas spotkania z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zebranie wiejskie zostało zorganizowane z inicjatywy władz gminy Walce, które od lat walczą o poprawę bezpieczeństwa na przecinającej Stradunię drodze krajowej 45. Współczesny Mikołaj nie jeździ zaprzęgiem, a na motocyklu.
zwłaszcza gdy brakuje śniegu. Przekonały się o tym dzieci, które czekały na świętego z prezentami 6 grudnia na krapkowickim rynku. Mikołajkową imprezę z wielkim hukiem silników i hałasem klaksonów zorganizował już po raz 6 klub motocyklowy Troopers of Highways MC Chapter Krapkowice. Ekipa pomocników Mikołaja, bo tak się sami nazwali występujący w nietypowej roli motocykliści, wjechała na rynek dokładnie o godzinie 13, a tłum dzieciaków z rodzicami już na nich czekał. Udało nam się zrobić 150 paczek, które tu rozdamy, ale oprócz tego mamy jeszcze 30, które zawieziemy przed świętami do domu dziecka w Głogówku. Moto Mikołaje, choć nieco inni, odwiedzili także Moszną. Święci obdarowali dzieci i dorosłych, a przy okazji dokonali otwarcia wiaty piknikowej, dzięki której mieszkańcy mają nowe miejsce spotkań. Impreza mikołajkowa została zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Jeździecki oraz Radę Sołecką Mosznej. Mieszkańcy mieli okazję spotkać się z dwoma Mikołajami i ich pomocnicami. Wyczekiwani przez wszystkich święci przyjechali w okolice Alei Dębowej dość nietypowo, bo na motorach. Również nietypowy sposób obchodzenia mikołajek wybrali sobie strażacy z Jasionej. Grupa specjalizująca się w akcjach poszukiwawczych pod wodą postanowiła poszukać prezentów w sobotę 5 grudnia na dnie stawu w Rozwadzy. OSP Jasiona jako pierwsza jednostka ochotnicza w naszym kraju już od jakiegoś czasu szkoli swoich członków w kierunku poszukiwań i akcji ratowniczych prowadzonych w wodzie. Grupa nurków w jednostce ciągle się powiększa, wobec czego nie dziwi, że to właśnie taki sposób na spędzanie imprezy mikołajkowej okazał się dla nich najatrakcyjniejszy. Niedzielny mikołajkowy popołudnie 6 grudnia święty Mikołaj zawitał także na rozgrywki trzeciej kolejki Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego. Święty rozdawał słodkości najwierniejszym kibicom, którzy wspierają swoje drużyny podczas tegorocznych rozgrywek. Oprócz tego każdy z zawodników ukaranych żółtą kartką za przewinienia w czasie gry za karę musiał wziąć od sędziego cukierka. Świąteczne stoiska i przysmaki, spotkanie ze świętym Mikołajem i występy artystyczne utalentowanych dzieci z gminy Gogolin. Takie atrakcje czekały na mieszkańców gminy, którzy w dniach 5 i 6 grudnia odwiedzili kiermasz bożonarodzeniowy z Mikołajem. W niedzielę scena Gogolińskiego Ośrodka Kultury należała do dzieci i młodzieży, uczniów gogolińskich szkół i przedszkoli oraz zespołów i grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Były świąteczne piosenki, tańce i przedstawienia. Podczas kiermaszu mieszkańcy przyłączyli się do zorganizowanej przez Urząd Miejski w Gogolinie akcji składania życzeń świątecznych Zuzi Machecie. Na ogromnej karcie wiszącej w holu Gminnego Ośrodka Kultury podpisy pod życzeniami i pozdrowieniami złożyło kilkaset osób, w tym Tygodnik Krapkowicki. Setki zdzieszowiczan odwiedziły w tym roku bożonarodzeniowy jarmark, który odbył się na placu 1 maja. Impreza zorganizowana przez samorząd mieszkańców Starego Osiedla odbyła się już po raz drugi. Sobotni kiermasz 12 grudnia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem całych rodzin, które miały okazję wysłuchać koncertu kolęd, zakupić wyjątkowe ozdoby świąteczne oraz napić się grzanego wina. O dzieciach nie zapomniał także święty Mikołaj, który tego dnia odwiedził Zdzieszowice. Rozstawione na placu 1 maja kiermaszowe namioty były praktycznie przez cały dzień wypełnione do ostatniego miejsca. Ponadto furorę wśród najmłodszych zrobiła żywa szopka bożonarodzeniowa. Uczniowie szkoły zostali ewakuowani z powodu podejrzenia podłożenia w placówce ładunku wybuchowego. Ćwiczenia przeprowadzone w czwartek 26 listopada mają podnieść wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i usprawnić działanie w przyszłości. Odebranie telefonu z informacją o bombie w szkole, przyjazd na miejsce strażaków oraz zorganizowana ewakuacja uczniów z klas i przeprowadzenie ich na niedalekie boisko – oto scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w publicznym gimnazjum w Zdzieszowicach. Po ostatnim remoncie jedyny w naszym powiecie żłobek samorządowy może przyjąć już około 60 dzieci. Oficjalne otwarcie i zakończenie warty łącznie ponad 2 miliony złotych wieloetapowej inwestycji nastąpiło 1 grudnia. Choć remont wszystkich instalacji oraz stworzenie dodatkowej sali dla dzieci zakończył się już kilka tygodni temu, uroczyste otwarcie nowej części odbyło się dopiero teraz. Efekty inwestycji mieli okazję podziwiać przedstawiciele Urzędu Miejskiego i firm zaangażowanych w realizację zadania, radni oraz rodzice małych podopiecznych. Chcą pracować, cieszyć się życiem i
czuć akceptację społeczną. 3 grudnia osoby niepełnosprawne obchodziły swoje święto. W powiecie krapkowickim uroczystości z tej okazji tradycyjnie odbyły się w Krapkowickim Domu Kultury. Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych stały pod znakiem pasji, inspiracji i wiary we własne możliwości. Jak w szarej codzienności dostarczającej wielu przeszkód znaleźć taką cząstkę siebie, aby wszystko wokół stało się łatwiejsze i barwniejsze? Odpowiedzi na te pytania udzielili bohaterowie tegorocznych, 5 już powiatowych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Maja Kopeć, Sylwia Andrejszyn i Ewa Ślusarczyk. O tym, jak niewiele zabrakło do tego, by to właśnie ta miejscowość była stolicą gminy, o latach świetności i jej obecnej sytuacji rozmawiali uczestnicy spotkania z historią Rozwady na tle stulecia szkoły, zorganizowane przez tamtejsze koło mniejszości niemieckiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję przy kawie i cieście wysłuchać opowieści o burzliwych i interesujących losach Rozwady. Prelegenci w osobach Helmuta Polewki i Artura Szulwica opowiadali o początkach istnienia Rozwady oraz jej złotych latach, gdy działająca cukrownia zatrudniała grubo ponad 150 osób, a miejscowa szkoła wymagała ciągłego powiększenia klas. Rozeszły się w mig. Mowa o naszych tradycyjnych, żywych choinkach Tygodnika Krapkowickiego. W piątkowy wieczór 11 grudnia na krapkowickim rynku znów rozdawaliśmy je naszym czytelnikom. 50 pachnących świętami drzewek trafiło do Waszych domów. Jedne na piechotę, drugie samochodem, a nawet rowerem. To już 4. akcja Tygodnika Krapkowickiego we współpracy ze szkółkami drzew Adriana Ridla ze Ścigowa, która cieszy się coraz większym powodzeniem. Cieszymy się, że tak licznie wzięliście w niej udział. Przez cały grudzień można było wycinać kupony, by wygrać wymarzoną choinkę. Potem nasi czytelnicy wrzucali do skrzynki wypełnione kupony, niektórzy wrzucili ich aż kilkanaście. 11 grudnia na jarmarku tuż po godzinie 17 rozpoczęły się emocje losowania. Te sięgnęły zenitu, ponieważ kuponów było kilkanaście razy więcej niż choinek. Tym większa była radość z wygranej. Rozdanie choinek umilała nam ponownie swym świątecznym śpiewem z Hola z Rogowa Opolskiego pod kierownictwem Darii Słuchan. Dzieciaki otrzymały od naszej redakcji stojaki na nuty oraz słodkości. Tygodnik Krapkowicki. Masz chwilę? Sprawdź, co u Ciebie i u nas słychać.